Hej, to ja, Blippi! Dzisiaj pokażę wam flamingi oraz niesamowite zwierzęta, które są ambasadorami swojego zoo. Chodźmy je poznać! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej, to ja, Blippi! Widzicie, gdzie dzisiaj jestem? Zgadza się, w Zoo Woodland Park w Seattle w stanie Washington. A wy byliście już kiedyś w zoo? Tak, w zoo jest super! Mieszkają tu duże zwierzaki, małe zwierzaki, a nawet robaczki i owady. Tak, nie mogę się już doczekać, chodźcie! Wow, znajdujemy się na wybiegu dla zwierząt. Ale tu superancko! A to co takiego? To są pewnie przysmaczki dla zwierząt. Miam! Okej, odstawię tu pojemnik. Wow! A to jest normalny pokarm tego zwierzęcia. Tak, tym żywi się na co dzień. Hej, spójrzcie! Coś wam pokażę. Tak, wsypuję tutaj ten proszek, mieszam z wodą i to właśnie jest podstawowy pokarm tego zwierzęcia. Dobrze, a teraz odłożę to tutaj. Ale hej, zauważyliście ten szczegół? Różowe pióro! Na pewno należy do zwierzęcia, które tutaj mieszka. Tak, pióro. Ptaki mają pióra. Widzicie? To jest różowy kolor. A wiecie, które zwierzęta, ptaki, mają różowy kolor? Tak, flamingi! Dobrze, położę pióro tutaj. Wezmę przysmaczki. I teraz spotkajmy się z flamingami. O, patrzcie, jest John! Hej! Cześć, Blippi! Jak się masz? Świetnie, witam na wybiegu dla flamingów. Dziękuję, co porabiasz? Właśnie zagrabiam pióra, a tam są nasze flamingi. O, widzicie tam flamingi? Wow, czy mógłbym podejść troszkę bliżej? Jasne, śmiało! Siadowo! Hej, chodźmy się z bliska przyjrzeć flamingom. O, dzień dobry, kochane! Hej! Wow, te flamingi są bardzo piękne! A czy wiecie, że od razu po wykluciu flamingi są koloru białego? Tak, białe i szaro-białe. A potem, jak już dorosną, ich pióra robią się różowe. Ponieważ pokarm flamingów zawiera naturalny, różowy barwnik. Wow, są takie wspaniałe! A widzicie, jakie długie mają nogi? Wow, super długie! U dorosłego flaminga nogi są dłuższe niż cała reszta jego ciała. Niesamowite! Hej, a zauważyliście, że ich nogi zginają się do tyłu? Tak, nogi ludzi zginają się do przodu. Ale u nich, u tych ptaków, jest całkiem inaczej. Pomyślicie, o, ale mają giętkie kolana. Ale powiem wam pewną ciekawostkę. Widzicie tę część, która jest pośrodku ich nóg? Wygląda jak kolano. Tak naprawdę flaming ma tam kostkę. Wow, niezwykłe! A teraz pójdziemy wrzucić trochę tych przysmaczków do wody. Ciekawe, czy flamingi przyjdą. Okej. No dobrze, zaczynamy! Pokaz zwierząt ambasadorów! Wow, kolejny super zwierzak! To miejsce jest czadowe! Hej, jak ci na imię? Jestem Suzy. O, bardzo mi miło, a to kto? To jest Harry. Oto skunks zwyczajny. Wow, skunks zwyczajny. Widzę, że jest czarno-biały. Po co skunksowi paski? Paski pozwalają skunksowi ostrzec drapieżniki o jego obecności w terenie. Jeśli ktoś spróbuje z nim zadrzeć, to za karę zostanie spryskany jego zapachem. A tego nikt nie lubi. Zaraz, powiedziałaś zapach? Czy zapach skunksa to nie jest taki trochę bardziej smrodek? Zgadza się tak, to bardzo silny zapach i nie da się go pomylić z żadnym innym. Pochodzi z wydzieliny, którą skunks czasem pryska. Aha, a właściwie po co to robi?
To jego sposób, żeby się obronić. Gdy skunks poczuje zagrożenie, to pierwsza rzecz, którą zrobi, to przybranie groźnej pozy i stanięcie na dwóch łapach, oznaczające nie zadzieraj ze mną, bo gorzko pożałujesz. Jeśli napastnik nie odpuści, to zostanie opryskany. To znaczy, że Harry zna różne sztuczki, jak stanie na rękach. Zabawne. Co on zjada? Daję mu właśnie owady. Uwielbia robaczki, ale też warzywa, owoce, no i jada mięso. Wow, Harry jest taki super! Uwielbiam skunksy! O, spójrzcie! Jeszcze jedno słodkie zwierzątko! To jest Eduardo! Witaj, Eduardo! Eduardo to bolita, pancernik kulowaty. Wow, widzicie? Zjada jakieś owady. Na pewno są smaczne. Dla niego. Dostałem pozwolenie, żeby wejść do środka, więc przypuszczam, że tego malucha zainteresują moje buty, bo to nowy zapach. No to wejdę na jego teren i poznamy się bliżej. Hejka! Cześć! Jak się masz? O, uroczy, prawda? O, ma taki bardzo twardy pancerz. Tak. Pancerniki kulowate potrafią się zwinąć w bardzo szczelną kulkę. Ale teraz tego nie robi, ponieważ to jest mechanizm obronny. Tak, a najwyraźniej teraz nie boi się niczego. Hej! Widzicie, jak wszystko obwąchuje? O, co za słodziak! Ma takie długie pazurki u łapek, a spod pancerza sterczą mu włoski. Ha, jak szybko sobie drepcze. Ha, ha. O, jaki on jest słodki. O, jaki fajny. To jest myszołów. Ale przepraszam, jak masz na imię? Mam na imię Lindsay, jestem opiekunką zwierząt ambasadorów. O, jak nazywa się ten ptak? To jest Cisco, ma 32 lata. Ten gatunek nazywa się myszołowiec. Wow, Cisco jest taki piękny. Wow. A jakie ma skrzydła? Te skrzydła są duże czy małe, czy wąskie? On ma bardzo duże skrzydła, świetne do szybowania, ale niezbyt dobre do pikowania. O, wow. Te ptaki żyją w stadach czy same? Myszołowce są naprawdę wyjątkowe, ponieważ żyją w dużych, rodzinnych grupach, czyli stadach. Większość ptaków drapieżnych żyje samotnie. O, wow. Podobają mi się jego oczy. Co jest w nich szczególnego? Myszołowce, tak jak inne ptaki drapieżne, mają doskonały wzrok. On jest czadowy i ma super dziób. Widzicie? Jest taki zagięty jak haczyk. Możemy mu się lepiej przyjrzeć? Jasne. Wow. Podziwiajcie Cisco. Wow. Wow. Jest niezwykle dostojny. Wow. Hej, Cisco. Wow. Wow. Jeszcze jeden wspaniały ptak. Ten ptak to jest pójczka ziemna. Wow, jak ma na imię? To jest Papu. O, miło cię poznać, Papu. Jestem Blippi. Widzicie oczy tego ptaka? Są takie duże i żółte. Czy dzięki nim dobrze widzi? Wszystkie sowy mają świetny wzrok. Ojej, Papu jest taka malutka. Czy to jest piskle? Nie, Papu jest dorosła. Wow, czyli jest jak inne sowy, które latają w nocy i szukają pożywienia? Otóż większość sów to ptaki nocne, co znaczy, że polują w nocy, ale Papu jest aktywna w ciągu dnia. Wow, ale super! Papu jest taka słodka! Wow, aż by się chciało ją pogłaskać, ale nie wolno tego robić. Możemy się jej lepiej przyjrzeć? Oczywiście. Spójrzcie na niego. To jest Anahi. Tak, jest naprawdę piękny. Wow, widzicie, jak wystawia język? Tak, wyobraźcie sobie, że węże wąchają przy pomocy języka. Super, co nie? Ludzie wąchają nosami. Ale wąż używa do wąchania języka. Tak, a ten to wąż boa. Boa dusiciel. Wow!
Patrzcie, jak ciasno owinął się wokół drzewa. Pewnie mu wygodnie. Hejka! Wow. Myślę, że czuje się tu bardzo fajnie. Jest ogromny. Ten boa mierzy około 7 stóp długości. Tak, to mniej więcej 2,3 metra długości. Wow, ale boa jeszcze bardziej urośnie. Będzie nawet większy niż to. Tak, może osiągnąć 12 stóp. To około 4 metrów długości. Wow, boa jest super. Wow, widzicie? To jest Blue, a Blue to scynk olbrzymi. Wygląda jak wąż, nie sądzicie? Tak, jak wąż z nogami. Ale nie jest wężem. Ten gad to jaszczurka. Wygląda naprawdę ciekawie. Widzicie jej język? Tak, ma kolor niebieski. To ma sens. Pewnie drapieżniki myślą, że ten język jest trujący. Tak. Wow, a widzicie jej uszy? Jej, zakładam się, że ma dobry słuch. O, hej, jak się masz? Jak ci mija ten dzionek? Wow, jej, to jest Tat, a to jest Kairo. Wow, fajowe, hej. One są egipskimi żółwiami. Kiedy słyszę żółw, myślę o wielkich gadach, ale te dwa są już dorosłe. Wow, dokąd się wybieracie? A może są głodne? Te żółwie żyją na pustyni. Tak, wow, to ma sens, bo to żółwie egipskie. Wow, patrzcie, jeden idzie za drugim. Zabawnie to wygląda. Halo, pingwinie! Hej! Widzieliście? Jaki uroczy pingwin! Wow! Prawda, że świetnie się dzisiaj bawiliśmy oglądając zwierzęta w ogrodzie zoologicznym? Tak! Miałem wielką frajdę poznając tyle nowych zwierząt. Hej! A jakie jest twoje ulubione zwierzę? To fantastyczny zwierzak! Niestety, musimy się już pożegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I! Blippi! Brawo! No dobrze, do zobaczyska, to pa! Ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi, zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! Hej, hej! To ja, Blippi! Wow, wiecie, gdzie dzisiaj jesteśmy? Wow, jaki fajowy sklep! Hej, co my tu mamy? Jesteśmy w Akademii Tańca Allegro, czyli w Szkole Tańca. W Kent, w stanie Washington. Super! Wiecie, że uwielbiam tańczyć? Woo! Yeah! Wow! Możecie tu wpaść, kiedy chcecie i potańczyć, jak tylko chcecie. Ale jeśli nie umiecie tańczyć, to wpadajcie na lekcje. Woohoo! Haha! Coś czuję, że będzie się działo. Zapraszam! Dzień dobry! O, cześć! Jak masz na imię? Nazywam się Emily, a ty jak? Jestem Blippi, wpadłem tu na zajęcia. Super, będziemy się dobrze bawić. No, to co mam robić? Okej, może idź się przygotować do sali, a ja za chwilkę do ciebie przyjdę i potańczymy. Aha, super. Porozciągasz się trochę. Jasne, chodźcie, idziemy się rozgrzać i porozciągać. Wow, jak tu czadowo! Słuchajcie, jesteśmy w sali tanecznej! I tu już lada moment Emily nauczy nas jakiegoś superowego układu! Wow, ale numer! Jaka ładna, gładka podłoga! No, aż się cała świeci! Wow! Woohoo! A to co? To? No, myślicie, że to jest lustro? Wow, heja! Hej!
Tak, w studiach tańca zawsze jest lustro. Takie na całą ścianę, żeby człowiek mógł widzieć, jak fajnie tańczy. Woo! Yeah! Wow! I czy nie robi błędów? Widzieliście, jaki jestem dobry? No dobra, pamiętacie, co mówiła Emily? Właśnie, musimy się trochę porozciągać i uwaga, trochę rozgrzać. A potem Emily wpadnie i nauczy nas czegoś fajnego. To co, od czego zaczynamy? Wypadałoby chyba zdjąć buty. Ale śmierdzą. Okej, to ja je może schowam tu. To teraz, kochani, rozciąganie. Tak, obudźmy trochę nasze mięśnie. Mocno się przeciągamy. Och, żeby nie zrobić sobie krzywdy, na początek może zróbmy parę skłonów. Widzicie, jak się wyciągam? O, może kiedyś dotknę palcami stóp. Haha. To teraz będziemy się rozgrzewać. Gotowi? Hej, to nic trudnego, po prostu musimy się trochę rozruszać na wszystkie strony. Jak chcecie, możecie pobiegać. Tak, nawet lubię biegać. Możecie porobić przysiady. Haha, wow. Albo możecie po prostu sobie potańczyć tak, jak lubicie. No, ja wybieram tę opcję. Uczymy się tańca? O, hej, hej, ale mnie zaskoczyłaś. Uwielbiam uczyć się i uwielbiam też tańczyć. Do dzieła. Aha, bomba, to pokażę ci układ. Jasne, no więc Emily pokaże mi kilka ruchów, a potem wszystkiego mnie nauczy. To chyba strasznie trudne, ale chyba dam sobie radę. Nauczysz mnie, proszę? Z przyjemnością. No to super. To tak, zaczynamy na dole, nisko, kucamy sobie na podłodze, jak takie malutkie piłeczki. Skul się najbardziej, jak tylko potrafisz, jasne, dobra? Okej, i teraz będziemy liczyć sobie do czterech, w głowie oczywiście. Jeden, dwa, trzy, cztery. I teraz uwaga, wstajemy i ręce jak gwiazda. Szeroko palce, prosto do nieba. Teraz trzymamy ręce, ale liczymy dalej. 5, 6, 7, 8. I teraz co? Będziemy ruszać biodrami z boku na bok, ręce cały czas w górze. Zaczynamy od prawej strony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak? A teraz przyszła kolejna nauka kroku skrzyżnego. Gotowy? No dobra, tak? A co jeśli się zaplączę? Oj, Blippi, jak coś to cię rozplączę. Okay. Na początek kładziemy ręce na biodra i idziemy. Najpierw prawa noga w bok, robimy spory krok. I teraz lewa noga krzyżuje się z prawą, ale z tyłu. I znowu prawa na bok. I teraz będzie podskok. Łączymy nogi i klaszczemy. Pach! I to samo w drugą stronę. Lewa noga w bok. Czyli co? Krok w lewo, prawa noga z tyłu na krzyż, lewa noga w bok i skaczemy i klaszczemy. Dobrze. I teraz uwaga, powolutku opuszczamy ręce, o tak, na boki i będzie step touch, czyli krok i dostawiamy. I najpierw idzie prawa noga, krok i teraz dostawiamy, czyli lewa do prawej i razem. Lewa noga na bok, prawą dostawiamy, prawa noga na bok, lewa noga do prawej, pięknie, lewa noga na bok i dostawiamy prawą. I uwaga, ostatnia rzecz, spokojnie, robimy duży krok w bok, ręce opierają się na kolanach i sprężyna dwa razy, 1, 2 i jeszcze klaszczemy dwa razy. Klask, klask, ale spróbuj ze mną, bo to będzie do muzyki. Jasne. Tak, czyli sprężyna 1, 2, klaszczesz. Brawo! Pamiętaj o stopach, mają być szeroko. Bo jak tańczymy, to jesteśmy pewni siebie. No jasne, tak, pewni siebie. I to zawsze! Pamiętajcie, stoimy na mocnych, szerokich nogach. Nogi razem, średnie wrażenie. Szeroko i pewnie, tak ma być. To co, spróbujmy. Może spróbujemy sobie od początku, ale bardzo powoli. Co ty na to? Okej. Okay. Tylko pamiętaj, że cały czas liczymy w głowie do 8. Okej. Okay. I to tyle?
Proste, prawda? Wow. Prosty układ! Nauczyłem się nowego tańca i czuję, że zapamiętałem. Dam sobie radę? Pewnie, że dasz radę. Okej, Tosiu, lecimy z muzyką! Raz, dwa, trzy, cztery, góra! Bioderka! Krok skrzyżny! Dostawiamy! Sprężyna! Klaszczemy! Udało się! To było genialne! Brawo, kochani, i brawa dla Emilii! Bardzo mi miło, dziękuję. Tak, to ja dziękuję tobie, że nauczyłaś mnie i dzieciaki tego super tańca. Zawsze do usług. Hej, wy to widzicie? Emily tańczy coś ciekawego, chodźcie. Wow! Ten styl tańca, dzieciaki, nazywa się jazz! Emily chyba świetnie się bawi! Wiecie, co to jest jazz? Tak! Taki gatunek muzyczny! Coś takiego! Patrzcie, Emily robi coś dziwnego. Hej, jak to się nazywa? Balet! Haha! Ćwiczy przy specjalnym drążku baletowym. Niezły czad! Wow! Jakie to jest ładne! Jak widzicie, balet jest bardzo elegancki! Wow! Wow! Strasznie fajnie się dzisiaj bawię, bo uwielbiam tańczyć! A wy lubicie tańczyć? Pewnie! Ja często tańczę, kiedy mam za dużo energii i w ten sposób ją z siebie wyrzucam. I przy okazji ćwiczę. Haha, super! Fajnie być w formie. Hej, mam niezły pomysł. Może teraz ja nauczę was jakiegoś układu i potem wszyscy razem sobie potańczymy. Wchodzicie w to? Ekstra! To co? W tańcu najważniejszy jest oczywiście rytm. Tak, każda piosenka ma swój własny rytm. Inaczej mówiąc, to beat. Słuchajcie, zrobimy tak, że ja będę klaskał, zgoda? A wy też będziecie klaskać razem ze mną. Ale w tym samym momencie, okej? Gotowi? Brawo! Tak jest! Czujecie to? Pięknie! To właśnie jest rytm! Bomba! Udało się! Superowo! No dobra, to teraz jeszcze raz to samo. Ale tym razem ruszymy trochę nasze nogi. I to do rytmu. Zgoda? Gotowi? To uwaga! Prawda, że fajnie? Nic trudnego! I więcej klasków! Pięknie poszło! No dobra, to skoro już wiemy, co to jest rytm i beat, to nauczymy się fajnego układu, ok? Po pierwsze, hej, a wy to widzicie? Co to za dziwna maszyna? Hej, to nazywa się buldożer i my będziemy tańczyć jak wielkie buldożery. Czyli co? Dajemy ręce o jakoś tak, jak to wielkie coś, czym spycha spychara? Tak! No dobra, do tego jeszcze dołączamy nogi. I
Mamy buldożerowy taniec. Łatwe. Tak to wygląda. Czuję w sobie buldożer, dzieciaki. Uwielbiam wszelkie kopary. Okej, no dobra. To będzie pierwszy krok z naszego układu. Bo potem wprowadzimy coś nowego. Tak, potem będziemy kangurami. Serio, chyba wiecie, co to jest kangur. Wiecie, wow, kangury są cudaczne. Okej, kangury są nie tylko urocze, ale też ekstra wysoko skaczą. To co? Rączki przy brzuchu? I co? Skaczemy jak najwyżej! Wow! Ha, 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 tak! Okej, jestem pewien, że umiecie skakać dużo wyżej niż ja. To co? Jesteście przygotowani na krok numer 3? Na pewno. Ojej, czy ja tu widzę dinozaura? A wiecie, co to za dinozaur? Tak! Pewnie, że T-Rex! Mądrale! No dobra, hej! Tyranozaury są super śmieszne, bo mają te swoje malusie łapki. Łapu-capu, zabawne. Ale uwaga, bo dinozaury są bardzo groźne, więc musimy być też bardzo groźni. Jakoś tak. I teraz musimy jeszcze jakoś dopasować tego T-Rexa do naszego rytmu. Zgoda? No to lecimy. Jesteśmy T-Rexami. Okej. I mamy już 3 taneczne kroki. To teraz. Pamiętacie? Przyda się jeszcze rytm i dobry beat. To co? DJ muzyczka! Nasz pierwszy krok? Tak! Tańczymy jak buldożery. O to chodzi! Ha, ha! Spychamy piach! Wow! Naprawdę dobrze nam szło. Jestem z was bardzo dumny. Dawno nie widziałem tylu eleganckich buldożerów. Dobrze. To co? Może przejdziemy teraz do drugiego kroku, co? Pamiętacie? To było zwierzę, które potrafi nieźle skakać. Tak! No jasne, że kangur. Gotowi? Wow! Wow, kangury są najlepsze na świecie. Nikt chyba tak wysoko nie skacze. I strząsamy to. Gotowe. Teraz nasz trzeci krok, dzieciaki. Groźny T-Rex. Jedziemy? Ra! 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 Okej, ledwo żyję. Tyle się dzisiaj działo. Ojejku, jakie to było genialne. Nauczyliśmy się tylu super kroków w mojej absolutnie ulubionej szkole tańca, którą serdecznie wam polecam. Ja naprawdę lubię tańczyć. Hej, a jak będziecie w pobliżu, możecie wpaść i sobie tutaj poszaleć, i potańczyć, i poskakać, i się pogibać, jak tylko chcecie. Wow, ale się wybawiłem. Hej, właśnie, a może gdzieś koło was jest jakaś fajowa szkoła tańca? Wystarczy się rozejrzeć. Na pewno znajdziecie tam jakiś taniec dla siebie. Może jazz, stepowanie, albo balecik, akrobatyka. To musi być świetna zabawa. No nic, niestety musimy się już żegnać. Jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! No dobra, słuchajcie, to ja się chyba teraz idę położyć. Ja jestem taki zmęczony. Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej! To ja, Blippi! Zobaczcie, co mam za sobą! Wow! To jakiś super baner! Co tam jest napisane?
Sajkart? International Speedway! O, tak! Dziś jesteśmy na torze gokartowym w Tukwili w stanie Washington. Hej, spójrzcie tutaj i tutaj. Co widzicie? Tak, to są gokarty! Bo dzisiaj nauczymy się, czym są gokarty i jak na nich jeździć! Wow! Widzicie, co tu jest? To są flagi! Tak, a kiedy się ścigamy na gokartach, musimy uważnie obserwować ruchy pana flagowego, ponieważ silniki gokartów wyją tak bardzo, że nawet gdyby pan głośno krzyczał, to w kasku i tak byśmy go nie słyszeli. Więc komunikacja przebiega za pomocą flag. Sprawdźmy, co znaczą. Wow, jakiego koloru jest ta flaga? Tak, ta flaga jest koloru zielonego. I to oznacza rozpoczęcie wyścigu. Kiedy zielona flaga zostanie opuszczona, to czas start! O, a co to za kolor? Tak, ta flaga jest koloru żółtego. Tak, i kiedy pan flagowy macha żółtą flagą, to trzeba zwolnić. Tak, oraz nie wyprzedzać. Żółta flaga oznacza, że coś złego dzieje się na torze i trzeba być bardzo ostrożnym. To ostrzeżenie. O, co to za flaga? Wow, tak, koloru czerwonego. Zupełnie jak czerwone światło albo znak stopu. Oznacza zatrzymaj się natychmiast, bo może coś poważnego stało się na torze. Może jakieś auta się zderzyły i zablokowały przejazd. Tak, możliwe. Gdy zobaczysz tę flagę, zatrzymaj się jak najszybciej. O, następna flaga. Wow, jaki tu mamy kolor? Tak, to jeden z moich dwóch ulubionych. To jest niebieska flaga. I kiedy zobaczysz pana z niebieską flagą, to znaczy zjedź na bok, pozwól na przejazd. Tak, może będę jechać bardzo wolno i właśnie wtedy, kiedy zobaczę tę flagę, zjadę sobie na bok i inni mnie miną. Tak, bo bezpieczeństwo na torze to podstawa. O, spójrzcie tutaj. Czarna flaga. Właśnie odpadasz z wyścigu. O nie, to wcale nie brzmi dobrze. Tak, zobaczysz czarną, jeśli zrobisz coś niedozwolonego. Na przykład wjedziesz w kogoś. Tak, nie powinniście wjeżdżać w innych, bo to nie jest tor zderzeń, tylko tor jazdy. O, tak. I biała flaga oznacza, że zostało jeszcze jedno okrążenie. O, rozumiecie, o co chodzi? Gaz do dechy i pędź po zwycięstwo. I ostatnia flaga. Tak, biało-czarna szachownica. Oznacza, że wyścig się skończył i że to ty staniesz na podium. Uhuhu! Widzicie to? Tak, to jest gokart. Tak, dziś poznajemy gokarty. Hej, zobaczmy, z czego się składa. Wow, ten pojazd jest ekstra. Hej, wiecie, jak to się nazywa? Tak, w tym miejscu się siedzi. Tak, to miejsce nazywa się fotel. Wow, widzicie, czego się trzymam? Tak, to jest właśnie kierownica. Jest super, co? Tak się skręca w lewo, a tak w prawo. Tak, i tak samo kieruje się autem czy ciężarówką. Tak, gokart też posiada kierownicę. Zwróćcie uwagę, na co naciskają moje stopy. Tak, ten czerwony, to jest pedał hamulca. Tak, jeśli wciśniemy ten pedał, to wtedy gokart się zatrzyma. A widzicie ten drugi tutaj? Jakiego koloru jest ten pedał? Tak, koloru zielonego. A wiecie, co znaczy zielony? Zielony to jazda! O, patrzcie na to! Tak, coś wspaniałego w gokartach. Są super bezpieczne, ponieważ mamy tu pasy bezpieczeństwa. Zawsze musimy pamiętać, żeby zapiąć pasy bezpieczeństwa. Tak, i oczywiście, żeby zawsze założyć na głowę kask. Wow, patrzcie, co my tu mamy. Tutaj na środku, przez ten otwór, wlewamy do naszego gokarta paliwo.
Ten gokart jeździ na gaz. Otwórzmy teraz bak. Wow, ten pojazd jest gotów do jazdy. Teraz możemy ruszać. Ale zaraz, widzieliście silnik gokarta? Już wam pokazuję. Uwaga. Wow. Spójrzcie tutaj. Zdejmuję pokrywę. Wow! Tak oto wygląda silnik gokarta. Wow, tutaj powstaje jego moc. Tędy przepływa gaz, mieszając się z powietrzem, wtedy idzie iskra ze świecy zapłonowej i tak rodzi się moc silnika. Co za potężna maszyna. Myślę, że nadszedł czas na jazdę gokartem. Wow! Zobaczcie, ile tu jest gokartów. Mam nadzieję, że pobiję rekord toru. Wow, popatrzcie tutaj. Wow, wiecie, co jest na tych gokartach? Tak, wszystkie te pojazdy mają tabliczki z numerami. Ale super. Wow, a spójrzcie na gokarty po tej stronie. Również mają tabliczki, tylko koloru czarnego. Wow, ile tu numerów? Chodźcie za mną. Wow, widzicie ten numer? To cyfra czy liczba? Mamy tu 1 oraz 6. Tak, 16. Tak. Wow. 2 takie same cyfry. I obie cyfry to 2. 2. Jaka to jest liczba? Tak, 22. Właśnie tak. Hej, mam dla was proste równanie do rozwiązania. Policzmy, ile jest 1 plus 2. 1 plus 2, 1 i 2. Raz, 2, 3. Tak, mamy numer 3. Tak, te gokarty są fenomenalne. Hej, wybierzmy auto z samego początku i w końcu się przejedźmy. Pomyślmy, co powiecie, żeby wziąć ten? Uwaga, bo wskakuje. Wow. Nie tak szybko. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo, zanim się ruszy w drogę. Zacznijmy od wybrania kasku. Widzicie, ile mamy tu różnych kasków do wyboru? Wow, wszystkie mi się podobają. Zobaczcie, co mamy tutaj. Tak, ten kask wygląda bardzo dobrze. Kolory to zielony, czarny, biały. Wow. I lśniący srebrny. Wow. A tu mamy kask w jednym z moich ulubionych kolorów. Tak, w kolorze niebieskim. Wow. Wygląda na bardzo porządny. Spójrzcie na ten. Tak, jakiego koloru jest ten? Tak, on jest różowy. Podoba mi się. Kaski są wręcz niezbędne, żeby nie uszkodzić głowy, kiedy będziemy jechać. I oczywiście mamy też kask czerwony. Wow, widzicie to? I ostatni kolor kasku, który możemy wybrać, to kolor żółty. Tak, to bardzo ładny kolor. Bo przecież pamiętamy, że to kolor słońca. Tak. Hej, mamy tu całe mnóstwo kolorów i kasków. Który kolor kasku wybierzecie? Haha, to świetny kolor. Ale potrzebuję kasku tu i teraz. Mam pewien pomysł. Przecież mogę skorzystać z moich własnych rzeczy. Spodnie. Tak. Woohoo! Rękawice. Tak. Kask. Tak. Teraz jestem gotowy do startu. Chodźcie ze mną. Wspaniale! Chyba jestem gotowy! Wsiadam do gokarta! Bezpieczeństwo! Kask musi być już na głowie! A przed startem musimy być przypięci pasami!
Cześć, Blippi. Widzę, że jesteś gotowy do jazdy. Rekord toru to 23,3. Myślisz, że możesz go pobić? Nigdy jeszcze nie byłem niczego tak pewny. To było super. Ale najważniejsze, jaki miałem czas? 23,29. Oto nowy rekord! O, patrzcie, co dostałem! Tak! Tak! Hej, to było ekstra! Widzieliście, jak szybko pędziłem? Uwielbiam go-karty! To był naprawdę cudowny dzień. Sci-Kart International Speedway w pięknym mieście Tukwila. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Ale jeżeli chcecie obejrzeć więcej moich filmów, wystarczy tylko odnaleźć mnie w sieci. Przeliterujemy moje imię? B-L-I P-P-I Blippi! Właśnie tak! No dobra, do zobaczenia, pa, pa! Blippi, ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi, zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! O, hej! To ja, Blippi! Patrzcie, co mam! To jest wykrywacz metalu! To urządzenie do szukania metalu pod ziemią! Metalu, którego nie widać gołym okiem! No tak, jeszcze niczego nie znalazłem! O, słyszeliście to? O, ciekawe, co wykrył wykrywacz! Wow! Spójrzcie na to! Mamy klucz! Wow! To jest naprawdę spory klucz. O, ciekawe, do kogo należy. Hej, wygląda jak klucz z pracowni biżuterii Kids Jewelry Heist w Sound Pasadena w Kalifornii. A może ich tam odwiedzimy? Jedźmy tam natychmiast! Wow, to tutaj już mi się podoba. Wejdziemy do środka i zobaczymy, co tam jest. Chodźcie! Wow! To miejsce jest super! O, widzicie to? To jubilerska lupa do diamentów. Wow! Popatrzcie na tego giganta! Promień światła wpada tutaj i możemy oglądać przedmioty na bardzo dużym zbliżeniu. Na przykład ten. Wow! Albo te złote monety. Albo naszyjniki. Albo te bransoletki. Tu jest totalnie super! O, patrzcie na to! To jest wielka księga pirackich okrętów. Wow! Byliście kiedyś na pirackim statku? Bo ja je uwielbiam. O, hej! Ktoś tu jest! Ahoj, majtku pokładowy! Witamy w Kids Jewelry Heist! Hej, kim jesteś? Jestem Kelly the Kid! Kelly the Kid! Ale fajna ksywka! Rozumiem, że przyjechałeś do nas specjalnie na poszukiwanie skarbów. O, poszukiwanie skarbów? Uwielbiam szukać skarbów! A wy też lubicie szukać skarbów? Tak! A oto pierwsza tajna wskazówka. Tajna wskazówka! Jest napisane, oto wskazówki dla Blippiego i załogi. Załoga to wy! Okej, czytamy dalej.
Słuchajcie uważnie, a wszystko zrozumiecie. Poszukajcie niezwykłej, tajnej wskazówki pod spodem złotego statku. Wow! Zaraz. Wiem, gdzie to może być. Poczekaj. Do każdej podróży należy się dobrze przygotować. Przygotować? O, nowe ubrania! O tak! I powodzenia! Okej, dziękuję! To będzie fascynująca przygoda. Najpierw założę ten kostium pirata. Tak, na głowie mam już piracki kapelusz, bo bez kapelusza nie znajdę skarbu. Teraz muszę włożyć czarny piracki płaszcz. I jak wyglądam? Brakuje tylko pirackiego miecza. No i pięknie, jestem gotowy. Tak, możemy zacząć zwiedzanie. Wow, tu jest po prostu ekstra. Tu jest magicznie. Okej, podejdźcie tutaj. Wow, sami zobaczcie. Wow, ależ tu jest mnóstwo kolorów. A w liście było o kolorze złotym. Tak, o złotym statku. Hej, widzicie tu coś takiego? Jest! Tak, macie rację! Świetna robota, chodźcie! Wow! Chyba znaleźliśmy kolejną wskazówkę! Tuż obok złotego pirackiego statku. Bardzo dobrze! Interesujące. Sprawdźmy, co jest napisane. Okej. Napisano: mój pierzasty, różowy przyjaciel znowu rozrabia i rozpowiada moje tajemnice. Tylko gdzie on się schował? Chyba wiem, o kogo chodzi. Różowy, pierzasty przyjaciel. No tak, to jest zapewne jakiś ptak z różowymi piórami. Okej, no to w drogę! Dobra, poszukujemy różowego ptaka. Widzicie jakiegoś? Ptaszku! Chodź tutaj! nie widzę różowego ptaka. Zobaczmy, może tu się schował. Uwielbiam szukać wskazówek. Sprawdźmy tutaj. Chyba znalazłem! Widzicie różowego ptaszka? Hej, ptaszku! Dzień dobry! To ja, Blippi! Jak się dzisiaj miewasz? Ponaśladujecie ze mną ptaszka? Ku! 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 Okej, tu gdzieś musi być wskazówka. I oto jest, tam na górze! Wow! Złoty łańcuch! Wow! Następna wskazówka! Tak jest! Okej, sprawdźmy, co tu jest napisane. Będziesz mnie potrzebować, gdy pod wodę zejść chcesz. Pomagam w wodzie nurkom bezpiecznie oddychać. Okej, musimy poszukać czegoś, co pomaga oddychać, gdy jest się pod wodą. Co to może być? Nie wiem. No dobrze, zabieram nasze zdobycze i szukamy dalej. O, tylko spójrzcie. Ten stół jest przepiękny. A tu lusterko. Popatrzcie na to. Ej, widzę cię. A ty mnie widzisz? Hej, widzę cię, ale to śmieszne. Okej, ten stół jest zrobiony ze starych gazet. A to są kawałki drewna. Nie pomogą oddychać pod wodą, ale są bardzo fajne. Ciekawe, do czego one służą. Jakie ładne lampy. Dzwoneczek, słuchajcie. Słyszycie to? No dobrze. Szukamy wskazówek, nie dzwonka. Popatrzcie na to.
Hejka, hej! To jest żaba! Widzicie tę żabę? Ale fajna żaba. Ponaśladujecie ze mną żabę? Rabbit, 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 rabbit. Ale ze mnie żabka. Żaby mogą przebywać pod wodą naprawdę długo, ale to chyba nie one pomagają ludziom oddychać pod powierzchnią. O, zobaczcie tutaj. To jest stary zegar dziadka. Ależ jest wielki. Ojej, kolejny ptaszek. Dzień dobry, wrono. Ho, a może to kruk? Właściwie nie wiem. Ale to bardzo miły ptaszek. Kuku! Ile tu mamy ptaków? Nie wydaje mi się, żeby zegar miał nam pomóc. Zegary służą do wskazywania czasu, a nie do oddychania pod wodą. Jak tu jest kolorowo. O, koraliki. Tylko spójrzcie. Wow, bardzo duże koraliki. Wybierz 4 koraliki. Zgadzacie się, żebym wybrał, prawda? Super. Poszukajmy wskazówek i przy okazji wybierzmy koraliki. Popatrzcie na to. 1 niebieski koralik. O, co my tu mamy? Jeszcze 1 niebieski koralik. Teraz mam już 2 niebieskie koraliki. Dobrze. No to następny. Wow. Tutaj jest tyle koralików w tylu różnych kolorach. Na przykład ten. To czerwony koralik. Połóżmy go. Mieliśmy 2. Dokładamy 1 koralik. Mamy już 3. Potrzebny jeszcze 4. Co powiecie na taki koralik? Numer 4. To koralik czerwony. Wybraliśmy zatem 4 duże koraliki. Tak, 4 koraliki. Okej. Okay. Szukajmy dalej. Wow. O, więcej koralików. O, te są malutkie. Co tu jest napisane? Wybierz 10 małych koralików. Super. To nie powinno być trudne. Wybierzmy 10 małych koralików. Gotowi? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I ostatni. 10. 10 małych koralików. O, jakie są kolorowe. Wow, bardzo mi się podobają. Ależ to świetna zabawa. Czy wy widzicie to, co ja? Spójrzcie na to. To jest hełm płetwonurka. Tak, żeby móc swobodnie oddychać pod wodą, nurkowie zakładają taki hełm. Tak, to nasza wskazówka. O, zobaczcie. Kolejna wskazówka. Jak się cieszę. Okej, przeczytajmy to razem. 8 nóg szalonych ta ośmiornica ma. Jeśli odnajdziesz złote macki, skrzynka ze skarbem będzie twa. Okej, wiem, co to oznacza. Musimy znaleźć złotą ośmiornicę. Tak, to przecież nie jest trudne. Musimy tylko kontynuować poszukiwania i znaleźć złotą ośmiornicę. Uwielbiam to miejsce. Tu jest ekstra. O, patrzcie. Więcej koralików i jeszcze więcej skarbów. Wow. Widzicie to? O, to ma w środku kraba. O, ale czad. To maluteńki krab. I jeszcze to. To ma w środku żuczka. Wow. To jest naprawdę śliczny żuczek. To jest czadowe. No dobrze, szukajmy dalej, bo chcemy znaleźć złotą ośmiornicę. Wow. O. O, gdzie ona jest? Widzicie ją gdzieś tutaj? Ha. O. 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 Tak, jest tutaj. To jest złota macka ośmiornicy. Wow.
Spójrzcie na to! Wow, jest przepiękna! Ale gdzie jest kolejna wskazówka? Wow, widzicie to? Skrzynia pełna skarbów! Tak! Mamy to! Znaleźliśmy ukryty skarb! Haha, tak! Jest zamknięta. Jak my ją otworzymy? Zaraz. Pamiętacie, jak byliśmy w parku i użyliśmy wykrywacza metalu, żeby znaleźć klucz? Tak! Oto i nasz klucz! Tak! Możemy użyć klucza, żeby otworzyć skrzynię skarbów. Otwieramy! Jest! Patrzcie! Piracki skarb! Tak, zrobiliśmy to! Blippi, moje gratulacje! Przed nami najważniejsze zadanie. Z tych wszystkich elementów zrobimy magiczny naszyjnik. Magiczny naszyjnik? Chodźcie ze mną! Czeka nas chyba świetna zabawa! Idziemy! Blippi, siadaj wygodnie. Tak, pamiętacie to miejsce? Wow, ale się cieszę. Najpierw musimy wyjąć wszystkie skarby i położyć je na tej deseczce. Jasne. Tak, pamiętacie te wszystkie rzeczy, które zgromadziliśmy wcześniej? Super. Teraz umieścimy magiczny skarb na drewnianej deseczce. To ząb rekina. Jest złoty. Okej, tak dobrze? Idealnie. Teraz musimy tylko wziąć wszystkie kolorowe koraliki i ułożyć je równo po obu stronach. Jasne. Bierzemy dwa duże czerwone koraliki. Potem dwa duże niebieskie koraliki. Dwa małe niebieskie koraliki. Dwa małe zielone koraliki. Dwa turkusowe, niebiesko-zielone koraliki. Dwa żółte koraliki. Jeszcze ostatnie, ale nie mniej ważne, dwa różowe koraliki. Ha, proszę bardzo. Tak, już prawie. Teraz już tylko trzeba tu dopiąć ten mocny, złoty łańcuch. Tak, pamiętacie ten złoty łańcuch? Prawdziwe złoto. Wow, patrzcie na to! Jest bardzo ciężki. No dobrze, połączmy to. Okej, to będzie tutaj. Proszę bardzo. Idealnie. No i już, co myślisz? Jest rewelacyjnie. Jesteś gotowy? Oczywiście. Najwyższy czas dokończyć naszyjnik. Magia start! Patrzcie na to! Nieźle. Wow. Ten naszyjnik jest naprawdę magiczny, ale super. Blippi, musisz go teraz założyć. Mam przymierzyć? Ale przecież on jest magiczny. Ciekawe, co się wydarzy. No dobra, raz kozie śmierć. Najpierw trzeba zdjąć ten kapelusz. No dobra, trzymajcie kciuki. Gdzie ja jestem? Blippi? Blippi! Czy ja jestem niewidzialny? Chyba jesteś! Ale super! To naprawdę magiczne! Ale gdzie ja jestem? Blippi, wiesz co? Zdejmij naszyjnik, to dobrze, się przekonamy. Już zdejmuję! Hej, tutaj jestem! Ale śmiesznie! To było naprawdę super zrobić ten magiczny naszyjnik w Kids Jewelry Heist w South Pasadena w Kalifornii. Przyjemność po naszej stronie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Dzięki tak, za odwiedziny. Dziękujemy za zaproszenie. To była świetna zabawa. Kochani, to do zobaczenia! Do zobaczenia! Pa, pa! Ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi, zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi!
O, cześć! To ja, Blippi. Mam dziś wszystko, czego trzeba pod namiot, bo nie uwierzycie, dzisiaj będziemy biwakować. O, uwielbiam spędzać czas na dworze. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Ile tu różnych roślin, ile pniaków, ile drzew. Ło, widzicie to? Jakiś owad. To chyba jest gąsienica. Hej! Dzień dobry, gąsieniczko! No dobra, nie ma co się zatrzymywać, bo chciałbym jednak dotrzeć na biwak przed wieczorem. Ło, hej! Ja cię kręcę, ale piękności! Widzicie to? To jest oczywiście paproć. Czadowa! I jaka wielka! Paproć jest zielona. Hej! A tam mamy drzewo. Oj, przepraszam, paprotko. Tutaj. Widzicie? To coś. To jest drzewo. Zresztą wiecie, co to drzewo. Pokryte jest grubą korą i rośnie na nim puchaty mech. A jakie wysokie to nasze drzewo. Wyższe ode mnie z 10 razy, myślę. No dobra. Ciekawe, co jeszcze kryje się w lesie. Wow. Hej! Patrzcie! Znowu jakiś owad. Dzień dobry! Czy mi się wydaje, czy to jest Waszka? Jak się pani ma, pani Waszko? Jak życie? Okej. To co, idziemy dalej? O, mamo! Jaki pająk! Cześć, pająku! Ładny dzisiaj dzień! Pozwól, że cię przeniosę tu na bok, dobra? Żeby nikt cię nie zdeptał. To co? W drogę, kochani! O! Chwila, moment. A kogo ja tutaj widzę? Co to mogą być za owady? To są modliszki. Wow! Przepiękne są! Patrzcie! O, wyglądają mniej więcej tak. Witajcie! Jestem zielona modliszka! Cześć! Nieważne. Już niedaleko, kochani. Nie ukrywam, że jestem zmęczony. Wow! Gdzie ja trafiłem? Ale genialne miejsce na obóz! Wow! No dobra, to chodźcie ze mną. Słuchajcie, rzucam na trawę cały sprzęt. Namiot na ziemię, kijek na ziemię. O, chyba napiję się wody. Okej, wypakowuję z plecaka wszystko, co wziąłem na kemping. Tak, i jasne, że pamiętałem o piankach. Pycha, będą z tego obłędne smorsy. Mam tu jeszcze krakersy. Hej, najlepsza czekolada. Jedliście już kiedyś smorsy? Smorsy, morsy. Ale rym, taki żarcik. Mój opiekacz do pianek. Patrzcie, to kolorowanka. Położę się potem w namiocie i będę kolorował. Nie mogę się doczekać. No dobra, chcecie wiedzieć, co tu jeszcze mam? Okej, przede wszystkim jest woda. O tutaj, wodę trzeba mieć ze sobą zawsze. Tak, żeby nie paść z pragnienia. Mniam, woda jest naprawdę super. A tu jest mój pomarańczowy stworek śpiworek. Taki wygodny i cieplutki. A to moje niebieskie krzesło. Później je sobie zmontuję blisko ogniska i będę siedział i patrzył w ogień. I opiekał pianki, macie rację. No dobra, okej. Mam tutaj elegancką lornetkę. Widzicie to? Będę mógł sobie oglądać zwierzaki, które są bardzo daleko. Albo ptaki. Jednego już widzę. Dzień dobry, ptaszku, tu jestem. Okej, lornetkę odkładam na bok. A to jest lampka, fajna, co? Bardzo jasno świeci. Jak się zrobi ciemno, będę coś widział. I giga bidon. Mam tu prawie 4 litry czystej wody. Jak już zjem i będę szedł spać, to zaleję wodą ognisko. Bo przecież nie chcę spalić lasu, prawda? To by było bardzo smutne. O, hej, mój kij wędrowniczek. Bez niego nigdzie się nie ruszam. Pomaga mi utrzymać równowagę podczas pieszych wędrówek. I zapomniałbym o najważniejszym. Mój namiot. To mój nowy dom.
bo gdy zamierzamy nocować w lesie, musimy mieć jakieś miejsce do spania, prawda? Tak. Sprawdźmy, co jest w środku. Zaraz będę rozstawiał namiot. Gotowi pokazać wam? To nie takie proste. Wow! Ten pałąk idzie przez całą długość namiotu. I patrzcie, tu mam kolejnego koleżkę. A teraz będzie zabawnie. Podniesiemy namiot! Wszyscy gotowi? I jak to wygląda? Chyba nie najgorzej, co? Spokojnie można już w nim spać. Wow! O kurczę, zapomniałem zdjąć buty. Tak, zanim wejdziemy do namiotu, zdejmujemy buty. Nie chcemy nanieść do środka błota ani brudu. I super, zamykamy się. Wow! O raju, jak tu jest fajnie! Okej. Kolorowankę odłożę tutaj. I teraz muszę wyciągnąć swój ukochany śpiworek. Tak, mój pomarańczowy śpiworek. Wow. Wow. Wystarczy. To rzucimy sobie tam. I teraz rozkładamy. Wow. W śpiworach naprawdę dobrze się śpi. Serio, chyba nigdy nie zamarzłem w śpiworze, a nocy bywają zimne. Okej, wsuwam się. To nie jest proste. Wow. Wow. I co? Na 100% dziś nie zmarznę. No dobra. O, już wiem, co fajnego porobię. Pokolorujecie ze mną? Mam tutaj chyba jakieś fajne kredki. Uwielbiam kolorowanki. Zawsze biorę je pod namiot. A czemu? Bo kolorowanie to naprawdę świetne zajęcie. Bardzo kreatywne. To fantastyczna zabawa. Lubicie kolorować? Tak! I zawsze można namalować coś wyjątkowego. Patrzcie, pokoloruję to drzewo. O tak! Blippi zaprasza do domku na drzewie. O, jak pięknie! Tak, możecie wypełniać kolorami gotowe rysunki albo znaleźć pustą stronę i wtedy narysować to, na co macie ochotę. Na przykład niebieskie kółko, dwa kółka i do tego uśmiech z małym jęzorkiem. Okej, hej, co my robimy w namiocie? Przecież na zewnątrz można robić tyle fajnych rzeczy. Chodźcie na dwór pobawić się w chowanego. Zgadzacie się? Uwielbiam bawić się w chowanego. To tak, ta gra polega na tym, że ktoś musi się chować, a ktoś inny musi go szukać. Tak, okej. Ja się chowam, a wy szukacie. To, dobra, gotowi? To może policzcie do 5 i zamknijcie oczy, gotowi? 1, 2, 3, 4, 5! Hop, hop! Widzicie mnie? Widzicie czy nie? Tak! Hej, jestem tutaj! Dobra robota! To była świetna zabawa!
To ognisko naprawdę pięknie płonie, co? Pamiętajcie, z ogniem nie ma żartów. Musimy być bardzo ostrożni. Tak, ja rozpaliłem ten ogień. A jestem, jeśli nie zauważyliście, całkiem dorosły. Dzieci nigdy nie powinny same rozpalać ogniska. A jeśli przy nim siedzą, to zawsze w towarzystwie dorosłej osoby. A gdy nikogo nie ma, to powinny zawołać: hej, dorośli, chodźcie do ogniska, bo zostaliśmy sami. I hej, skoro mowa o bezpieczeństwie, wspominałem już, że mam tu 4 litry wody. A konkretnie 3,8 litra. Ważne, żeby tam, gdzie jest ogień, zawsze była w pobliżu woda. Gdyby się okazało, że płomienie mocno szaleją, polewajcie je delikatnie wodą. Tak, i gaście. Patrzcie, nasze ognisko jest dobrze zabezpieczone. Widzicie ten murek z cegieł, który tu zbudowałem? Tak, tak. Ogień nie ucieknie i nic się nie zapali. I kolejna ważna rzecz. Pamiętajcie, żeby nie było żadnych gałęzi czy liści nigdzie nad ogniskiem ani wokół niego. Tak. Skoro zabezpieczyliśmy nasze ognisko, to chyba najlepszy moment, żeby upiec pianki. Wiecie, jak smakują pianki z ogniska? Są rewelacyjne. Jak zjecie jakiś dobry obiad, to na deser polecam smorsy. O, już pokazuję. To tak, bierzemy pyszne krakersy. Patrzcie, czy to jest prostokąt? Dzielimy go sobie na pół. I teraz mamy 2 kwadraty. Pycha! Okej, to co dalej? Do tego pianka w kształcie walca. Tak, to jest walec. Fajny kształt, nie? Ale nie pieczemy walca. Pieczemy piankę oczywiście. Matko, jakie to dobre. Na razie wkładam piankę między krakersy, okej? Okay? Powiem wam, że chyba powinienem się trochę lepiej przygotować. Proszę bardzo. Tu mam talerz. Co dalej? Wyciągam kawał czekolady. O, miam, to jest 3. i ostatni składnik naszych smorsów. Czekolada jest pycha. No, patrzcie, ile malutkich prostokątów. Widzicie? Tak, czekoladowe prostokąty. Z połączenia małych prostokątów zrobił się duży prostokąt. Okej, to od czego zaczynamy? Nadziewamy pająka, nie pająka, tylko piankę, na długi patyk. Nie chcemy trzymać jej bezpośrednio nad ogniem, bo moglibyśmy się poparzyć. Pamiętajcie, żeby nie podchodzić za blisko do ognia. Tak, świetnie. Wow. I elegancko opiekamy naszą piankę. Tak jest. Opieka się na złoto. Wow, zaraz będzie gotowa. Wow. To wygląda naprawdę pysznie. Widzicie to? Uhohoho! Bomba! Już czuję, że będzie smacznie. No to teraz połóżmy naszą pyszną piankę na czekoladzie. A czekolada niech leży na naszym krakersie. I teraz, popatrzcie, kładziemy kolejnego krakersa. Delikatnie. O! Idealnie. Widzicie to cudo? To się nazywa pycha, pycha, pycha nad pychami. Mniam, mniam, mniam. Jemy? Obłęd. No to kochani, jak podjedliśmy, to teraz pośpiewamy. Właśnie tutaj rozbijemy obóz nasz, w pobliżu drzew i pod niebem pełnym gwiazd. Ognisko będzie, ogrzejemy przy nim się. Zaśpiewaj tę obozową pieśń. Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się pod namiotem, bardzo fajnie jest.
Tutaj razem odkryjemy każdy szlak i wszystko zobaczymy, cały dziki świat. A wieczorem przy ognisku opowiemy sobie coś. Wspomnień takich nie mamy dość. Zaśpiewaj! Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się, pod namiotem bardzo fajnie jest. Można też w kajaku spędzić fajny dzień. Można wsłuchać się w piękny ptasi śpiew. Pod namiotem beztrosko płyną dni, lecz zawsze miej na komary płyn. Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się, pod namiotem bardzo fajnie jest. I wszyscy razem! Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się, pod namiotem bardzo fajnie jest. Morsy są najlepsze na świecie, a na biwaku można się naprawdę dobrze bawić. Ufam, że miło spędziliście ze mną czas. Tak? Kochani, niestety musimy się już żegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! Okej, to ja może jednak zgaszę to ognisko, co? Tak, to będzie dym!